Laura, fantastycznie widzieć Cię dzisiaj podczas tego niezwykłego eventu. Czy Ty lubisz taniec? Świetnie wyglądasz, kochana. Dziękuję. I nawzajem widzę, że zmieniłaś w ogóle kolor włosów. Czy to tutaj z tej okazji, żeby się tak trochę dopasować do stylizacji eventowej? Totalnie. Taki był zamysł. A pytasz mnie o taniec. Czy lubisz taniec? Uwielbiam. Myślę, że jestem stworzona do tańca. A czy Ty chciałabyś na przykład wziąć udział w jakimś programie tanecznym? A jakie mamy, powiedz mi, kochana? Na ten moment niewiele, ale być może będzie już niebawem Taniec z Gwiazdami. Wspaniale, że mówisz. Chętnie, bardzo chętnie. A z kim chciałabyś zatańczyć? Z Edytą Herbuś. O, to byłaby ciekawa kombinacja. No ciekawe, co na to Edyta. Myślę, żebyście idealnie do siebie pasowały i na pewno byłoby wspaniałe widowisko na parkiecie. No, widzisz? Oczywiście, tylko najpierw musi się ten taniec z gwiazdami pojawić, ale myślę, że mając takie gwiazdy, bo tutaj kiedyś rozmawiałam z panem Edwardem Miszczakiem, że to nie jest właśnie takie proste i że trzeba mieć dobre gwiazdy. Tak więc skoro już pozyskaliśmy Laurę, to teraz nie pozostaje nic innego jak rozpocząć i potańczyć. No właśnie, Laura, co u Ciebie w ogóle słychać w życiu zawodowym? A, dzięki za pytanie, kochana. Wiesz, ostatnio... pardon. Ostatnio zrobiłam spektakl. Zapraszam Państwa serdecznie na spektakl Paranoja. To tak na razie z tego, co mogę powiedzieć. A co jeszcze? No wiesz, pracuję, wiesz, nad rzeczami, pracuję nad sobą po prostu. To jest istotne, prawda? Ty ostatnio też sporo zamieszania zrobiłaś w programie Top Model. Już niebawem finał będziesz oglądać? A zerknę, jeżeli będzie taka możliwość, jasne. A będziesz jeszcze próbowała swoich sił, jeżeli będzie kolejna edycja? Myślisz, żebym mogła jeszcze tak catwalkiem pójść? Słuchaj, myślę, że wszystko jest dla ludzi i trzeba spełniać swoje marzenia. No dobra. To jesteśmy już umówione na taniec z gwiazdami. Razem? No, ja już ten etap mam za sobą, ale mogę Ci potowarzyszyć z miłą chęcią. No dobrze. Laura, czy Ty na przykład marzysz o jakiejś roli? W filmie? Albo w serialu? No, tak, tak. Kogo chciałabyś zagrać? W jaką postać chciałabyś się wcielić? To zrobimy tak. Spotkamy się na następnym evencie i zapytasz mnie jeszcze raz, a ja coś przygotuję dla Ciebie może, dobra? Jakoś... To nie będzie spontaniczne, ale dobrze, niech będzie. To już ostatnie pytanie. Czy Ty jesteś teraz zakochana, czy jesteś singielką? Wiesz co? O, Agusia. Agusia. Wiesz, jestem urodzona w walentynki. Więc ja jestem pełna miłości do siebie samej najpierw tak chyba. A skąd ta zmiana koloru włosów? Wiesz jak, no... A ładnie? Pięknie. Dobra, dzięki. Czyli tak spontanicznie. Tym razem, tak. Okej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i udanego eventu. Dziękuję ślicznie.